Ależ proszę państwa, myślistwo jest chyba najbardziej humanitarną formą pozyskiwania żywności pochodzenia zwierzęcego. Mój kolega, który strzelał pierwszą łanię, strzelał do pierwszej łani w życiu, zamordował ją siódmą kulą. Potem przez tydzień pił. Jest każdy myśliwy, który uczciwie spojrzy, to powie, no przynajmniej 20% zwierząt strzelanych to są zwierzęta ranne. Część z nich jest ganiana, dobijana, szarpana przez psy, kolejnymi kulami dobijana. A część jest, i to większa część, nieodnaleziona. I to piszą sami myśliwi na swoich portalach o ilości rannych zwierząt. No, szczególnie na polowaniach zbiorowych. Ta ilość jest tak duża, że mówienie o humanitarnym, jeżeli można w ogóle użyć takiej zbitki słów, humanitarne zabijanie, która jest wewnętrznie niebywale sprzeczna. Humanitaryzm to jest daje, dzielę się swoim współczuciem, sercem, majątkiem, widzę, chcę ci pomóc. To jest humanitaryzm. Dokładanie do tego słowa zabić, humanitarnie zabić, jest takim bardzo dziwnym pojęciem myślowym, które myślę, sądzę, że ułatwia ludziom, którzy zajmują się zawodowo, tak jak myśliwi, zabijaniem zwierząt, ułatwia życie, bo nikt nie chce być zły i zabijać, no zabijanie bez jakiejś podbudowy, usprawiedliwienia, no byłoby czystym, wypreparowanym złem, a chyba żaden z nas nie chce być czysto zły. Tak to nie jest. Poza tym ja myślę sobie, że gdyby rzeczywiście użyć tej zbitki humanitarne zabijanie, to ona by się stosowała do naszych chłopskich tak naprawdę w większości przodków sprzed 100 czy 200 lat, którzy jedli kilka kilogramów mięsa rocznie. Cała reszta to były płody ziemi. Więc mięso było tak naprawdę pewnym uzupełnieniem, pewnym dodatkiem, luksusem, ale nigdy nie było podstawą pożywienia. Teraz spożywamy 80 kg mięsa rocznie średnio, więc przełóżmy sobie tę skalę spożycia na nasze realne potrzeby. Tak, przy okazji 80 kg rocznie zjadamy tego, co jest w półkach i co się przelewa wręcz w hipermarketach, a gospodarka łowiecka, jeżeli taka w ogóle, okej, gospodarka łowiecka dostarcza na rynek żywnościowy, czyli to, co myśliwi dostarczą do skupu i wezmą na użytek własny, 26 deko mięsa rocznie na osobę. To jest jeden kotlet. W skali gospodarki żywieniowej, roli żywieniowej całego kraju, łowiectwo nie ma żadnego znaczenia. To znaczenie zniknęło niestety. Ono było kiedyś. Było dosyć ważne. Rzeczywiście to był sposób odżywiania się ludzi, który uzupełniał jakoś to, co się wyhodowało. W tej chwili to nie ma żadnego najmniejszego znaczenia. Znaczenia dla wyżywienia ludności nie ma także kawior, a jednak jest stosowany. Dlaczego mam zrezygnować z potraw ze smacznej dziczyzny, którą pozyskam w sposób zgodny z prawem, i taki, że ten zwierz nie będzie się męczył. Po skutecznym trafieniu ten byk czy dzik żyje 10 sekund maksymalnie. W skutecznym trafieniu, no to tutaj trzeba się też odnieść, pamiętać o tym, o czym mówił Zenon. Jak często te skuteczne trafienie, w 100% skuteczne rzeczywiście występuje. No ale tutaj też pan mówi o takim bardzo właśnie, o takiej bardzo wąskiej, elitarnej grupie, która ma dostęp do tej dziczyzny. Wiadomo, że nie ma takiej opcji, żeby społeczeństwo dziczyzną się, całe społeczeństwo odżywiało się dziczyzną. My akurat tutaj w dużej większości takiej naprawdę konkretnej zwierząt nie spożywamy w ogóle, ale no, możemy mówić rzeczywiście o pana wolności i takim prawie, wedle prawa łowieckiego, rządowego do spożywania i możliwości dziczyzny, możliwości spożywania tej dziczyzny. My na przykład mamy prawo do
korzystania z uroków przyrody, do podglądania jeleni, dzików, oglądania ich żywych i bez strachu, że on na naszych oczach zostanie zastrzelony. I teraz jakby ten taki konflikt, który na tej przestrzeni się pojawia, właściwie rozwiązuje to wszystko, o czym mówimy, kwestie naukowe, które dotyczą środowiska, kwestie też etyczne. Jakby mam bardzo mocne argumenty za tym, żeby jednak przychylić się ku tej większości tak naprawdę nas, miłośników przyrody, turystów, których jednak jest więcej, zdecydowanie więcej niż garstka myśliwych, mimo że garstka to jednak tak lobbystycznie silna. Więc myślę, że no, czasami trzeba troszeczkę po prostu uchylić głowę przed takimi bardzo konkretnymi, merytorycznymi argumentami, czy naukowymi, czy etycznymi. No i w pewien sposób, no świat się zmienia, pewne tradycje odchodzą, kończą się albo zmieniają. No i tak to chyba wygląda. Załóżmy, że zlikwidujemy łowiectwo i co dalej? Co z tymi dzikami chodzącymi po plaży i straszącymi turystów, z tymi dzikami, których inwazji odczuwa się w miastach, które i w miastach już zaczynają niszczyć trawniki, stadiony? I co z rolnikami, których praca jest przez te zwierzęta niszczona? To, co pan poruszył, problem, rdzeń tego problemu polega na tym, że u nas nie ma planowania przestrzennego. Jest całkowity nieład, wręcz anarchizm, jeżeli chodzi o budowanie, tak? Wbudowywanie się osiedlami coraz bardziej w zadrzewienia, tak? W lasy, przekształcanie coraz większych powierzchni otulin, nawet parków narodowych, zabudowywanie parków krajobrazowych. Do tego jeszcze całkowicie niweczy to, że są korytarze ekologiczne, tak? A zwierzęta też żyć gdzieś muszą. Co do braku łowiectwa, nie będzie łowiectwa, nie będzie też często dokarmiania, więc to też w pewnym etapie zmniejszy ilość populacji tych zwierząt, tak? Więc problem może w tym wypadku być mniejszy. Co do innego aspektu, jeżeli chodzi o tak rozzuchwalone, że tam powiem ciekawe z ludzkim obcowaniem zwierząt, jeżeli naprawdę będą problematyczne, nie potrzeba do tego tak ogromnej armii ludzi, ponad 100 tysięcy, tak, żeby można było ewentualnego osobnika, który stanowi zagrożenie, jednak w jakiś sposób złapać, zamknąć na przykład w jakichś wolierach, które byłyby do celów edukacyjnych, tak, byłyby to duże przestrzenie, w których mógłby dożyć, nie trzeba by było go zabijać. Więc mówienie, że za każdą winę tego typu zachłanności człowieka, że chce wygarniać coraz więcej dla siebie, trzeba karać śmiercią zwierzęta, jest to bardzo niehumanitarne w tym wypadku. Spójrzmy też na taki aspekt. W 1974 roku było na Ziemi 4 miliardy ludzi. Po 40 latach ta liczba wzrosła dwukrotnie. Jest nas coraz więcej. Zajmujemy coraz więcej na tej ławce istnienia, wypychając zwierzęta. Zajmujemy coraz większe terytoria. Zobaczmy, że zwierzęta są naszymi sąsiadami na Ziemi. To przecież jest jeden z powodów, że nas jest coraz więcej, zajmujemy coraz większe obszary, że zwierzęta rozwijają swoje umiejętności synantropijne, czyli takie życia bliżej ludzi. Dlatego, bo zajęliśmy ich miejsce. I jakby stawiając tutaj sprawę na ostrzu noża, to albo chcemy mieć gładkie trawniki, a one są naruszane tylko gdzieniegdzie, albo i nie mieć w ogóle zwierząt, albo ucieszyć się tym, że czasami możemy spotkać dzikie zwierzę. Dziki nikomu jeszcze nic nie zrobiły, oprócz myśliwych, którzy chcieli je zabić. Albo będziemy mieli zwierzęta, albo będziemy mieli gładkie trawniki, albo pogodzimy się z tym, że są jakieś koszty, że te zwierzęta mają razem z nami jedno, jedyne miejsce do życia, ziemię. Innego nie ma. Albo damy im prawo do tego życia, przestaniemy się zachowywać jak dyktator, który czyni sobie ziemię poddaną. Zresztą cóż to za dyktator, którego głównym zajęciem jest wyrzynanie poddanych. Też
mam taką myśl, że wszyscy dyktatorzy kończą tak samo. Także trzeba uważać, jak jako ludzkość skończymy na Ziemi, jeżeli będziemy się dalej tak zachowywali w tak kłopotliwy sposób dla innych gatunków, nie uznając ich prawa do tego, że mają prawo, że się tu urodziły, mają prawo tu jeść i wychować potomstwo. To jest ich prawo i musimy to zobaczyć. I musimy podzielić się tym kawałkiem ziemi. Kartoflem, jakimś jedzeniem, trawnikiem. Tak to już jest. To nie są duże koszty. Cały czas mówimy o dość ekstremalnej sytuacji, jaką byłby całkowita likwidacja łowiectwa, czego, z tego co wiem, nikt w Polsce nie postuluje. Większość organizacji mówi przede wszystkim o tym, że myślistwo, łowiectwo należy wreszcie ucywilizować, tak aby rzeczywiście zaczęło pełnić swoją rolę w ochronie przyrody. Zaczynasz zrezygnować z ewidentnie szkodliwych dla przyrody praktyk, takich jak polowanie podczas rykowiska, jak nadmierne dokarmianie zwierząt, polowanie na ptaki, czy na inne gatunki ginące i zagrożone, czy w końcu bardzo wątpliwe etycznie polowanie dla sportu, dla trofeów. Najwyższy czas, żeby łowiectwo także dojrzało do czasu, w którym się znaleźliśmy. Wiele, wiele lat temu, kiedy dopiero zaczęła się moja przygoda z takim przebywaniem i przebywaniem w przyrodzie, poznawaniem przyrody, ja właśnie tak się zastanawiałam, jak to możliwe, to była takie refleksje właściwie chłopka roztropka, jak to możliwe, że z jednej strony tak wiele mamy tych dzików i tutaj myśliwi mówią, że no należy je, tą populację kontrolować, a z drugiej strony je dokarmiać. To było takie proste. Dokarmiamy, ale później strzelamy, narzekamy, że jest ich za dużo. I tak kompletnie nie mogłam tego zrozumieć. I mimo tego, że to była takie bardzo proste, chłopskie rozumowanie tak naprawdę i chłopska logika, okazało się, że to ma jest dlatego bardzo silna podbudowa naukowa, że takie zabiegi po prostu nie dają tak naprawdę efektów. No i całe łowiectwo, myślistwo, prawo łowieckie po prostu powinno być gruntownie zreformowane. Mając tą argumentację naukową i te wszystkie przemiany także społeczne, właśnie kulturowe, dzisiejsze, no po prostu wymagają ewidentnej zmiany. Można by powiedzieć, ktoś powiedział, że jeżeli chcesz się czegoś nauczyć i zmądrzeć, to być może musisz zamknąć usta i otworzyć uszy. Ja mam wrażenie, że środowisko myśliwych jakoś nie chce zauważyć takiej zasady. Tutaj dwa dni temu w Białowieskim Parku Narodowym było spotkanie z przedstawicielami Rady Europy na temat dyplomu Rady Europy, który ma być przywrócony Białowieskiemu Parkowi Narodowemu. Były poruszane również w gremium naukowców, specjalistów, leśników sprawy związane z łowiectwem i przytoczyłem badania pana Bogdana Balika z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, gdzie prawie 70% ludzi w Polsce nie akceptuje łowiectwa w jego obecnej formie. Jeden z obecnych tam leśników, inżynier nadzoru z nadleśnictwa Białowieża, powiedział: ale to nic nie znaczy. Pan jest demagogiem, dodał. Ja nie wiem, jak można rozmawiać z ludźmi, którzy nie mogą otworzyć uszu i na tak ważną informację, która płynie zresztą z ich środowiska. Pan tutaj dał przykład, ale żeby było jasne, podkreślamy, że to pan zaproponował, co by było, gdyby łowiectwa nie było i co dalej. To, jak już powiedziała koleżanka, nie jest naszym celem, tak? Dla nas jest zaskoczeniem, że my jako społeczność tutaj, w Puszczy Białowieskiej, przyjeżdżając na rykowisko, jeżdżąc po polanach, jesteśmy atakowani, że chcemy odebrać komuś kotlet z talerza, że zabieramy udziec, że nie dajemy jeść, ale jak ktoś, kto jest, jak społeczeństwo, które reprezentują myśliwi, 0,26% społeczeństwa, tak, przywłaszczając sobie niemalże 100% powierzchni przestrzeni publicznej tak naprawdę, może zarzucać i kazać się tłumaczyć, stawiając nas na łasce oskarżonych o to, że komuś cokolwiek chcemy odbierać tylko dlatego, że chcemy mieć część przysługującej nam z prawa, z konstytucji
przestrzeni dla siebie, dla nas, lasy, które, tak, przyrodnicze, spektakle, które chcemy podziwiać i chcemy się nimi zachwycać, zwierzęta, które na naszych oczach nie są zabijane w ramach jakiejś tam tradycji, która jest nadbudowywana wokół tego, powołując się na jakąkolwiek literaturę, mniej czy bardziej piękną, to jest nieistotne. W tym wypadku interesuje nas tylko to, że my ludzie, tak, obywatele, chcemy mieć miejsce, gdzie z rodziną, najbliższymi, bezpiecznie możemy wyjść na polanę, łazić po lesie, po ciemku, obserwując, zachwycając się, siedząc w ciszy, zachwycając się czy to pieśnią zwierząt podczas nocy, czy nad ranem, czy o świcie, czy podziwiać sam wschód, czy zachód słońca, bez lęku, że gdy moje dziecko czy moja partnerka pójdą gdzieś w krzaki na intymną sprawę, nie zostanie odstrzelone, tak? To jest bardzo istotne w tym wypadku i naprawdę my nie chcemy być odbierani jako wrogowie, że odbieramy komuś cokolwiek, zwłaszcza z talerza. Nie jesteśmy złodziejami jedzenia, nie jest naszą to intencją. My chcemy po prostu mieć przestrzeń, która będzie tak naprawdę dostępna dla nas, bezpieczna, tak? I chcielibyśmy, by to było także uszanowane i żeby nie było czegoś takiego, że mniejszość 0,26 dyktat wprowadza dla ponad 99%, mówiąc, że nie, tu nie możesz, tu nie wolno, tam nie powinieneś, wyjść stąd, bo ja zapłaciłem i chcę zabijać. Też jest sierpniowa pełnia, która była tam 3 tygodnie temu. Obrodziły mirabelki. Okno mam otwarte. Leżę już w łóżku, bo jest blisko 11:00. I dosłownie podrywa mnie do góry strzał. Bach! Słyszę, że ten dzik kwiczy i za moment słyszę drugi raz, bach! Dosłownie tak, jakby strzelał mi gość pod oknami. Bo ja mam niecałe 100 metrów, czy tam 100 metrów od domu jakieś mirabelki. Ja się pytam, co to jest? Za 2 dni znowu, w środku nocy, też księżyc, bo pełnia, bach! Mam spać przy zamkniętych oczach, oknach. Nie wiem, no trzeba mieć jakiś umiar, kurczę, no nie można takich rzeczy robić dookoła dużej wsi. Trzeba się odsunąć kawałek dalej, to jest zwykła przyzwoitość. Właśnie ten problem takiego przebywania w jednym miejscu turystów, miłośników przyrody z przebywaniem w tym samym miejscu myśliwych, nawet właśnie to nie jest już kwestia najważniejsza, właściwie kwestia bezpieczeństwa, ale właśnie kwestia po prostu taka, można to nazwać właśnie jakąś kwestią estetyczną, że ja po raz pierwszy naprawdę od 5 lat, odkąd tutaj tak regularnie przyjeżdżam we wrześniu, dopiero, i myśliwych nie, rzeczywiście prawie nie ma. Nie słyszymy strzałów, ani nie spotykamy myśliwych, ani nie słyszymy strzałów. I nawet to, że tych strzałów nie ma, dla mnie akurat prywatnie, osobiście jest bardzo ważne, bo te strzały w poprzednich latach, nawet siedząc na polanie, na których nie ma myśliwych i nie musimy w jakąś interakcję czasem, chcąc nie chcąc, słowną nawet się wdawać i cała chęć i plan podglądania jeleni upada, to nawet podglądając gdzieś tam te jelenie i słysząc za plecami z tyłu jeden, drugi, trzeci strzał, jest to bardzo, bardzo smutne. Bo nawet jak widzę tego jelenia, o wspaniale, jest piękny i on sobie idzie dalej, ja słyszę, że gdzieś tam 300, nie wiem, 2 kilometry dalej, 500 metrów dalej, po lewej, po prawej, ginie jakiś jeleń. I to, mnie osobiście to boli, ale myślę też, że rzesze turystów, którzy jakby coraz gęściej tutaj się pojawiają i szukają tych niesamowitych doznań, pomyśli tak samo i będzie czuło tak samo, po prostu wielki smutek i takie niezrozumienie dla tej sytuacji. Przyjechałem tutaj, zostałem zaproszony do tej puszczy, tutaj opowiadali mi, że jest tak pięknie, fajnie, mogę napawać się widokiem tych jeleni, ale z drugiej strony słyszę, że tam obok umiera drugi albo trzeci. Właśnie nie rozumiem tego, dlaczego my mamy się tłumaczyć z tego, że chcemy być uczestnikami tego spektaklu w przyrodzie. Zależy nam też, żeby tak naprawdę również na rykowisku mogła korzystać lokalna społeczność. Turyści, którzy tutaj przyjadą, będą mogli obejrzeć tego samego jelenia kilka razy. Mogą przyjechać w kolejnym roku ze swoją partnerką, mężem, żoną, z dziećmi. Natomiast myśliwi obejrzy tego jelenia tylko raz. W
momencie, kiedy po prostu go zabije, nikt już go oglądać nie będzie. Dwa dni temu byłam wieczorem na polanie na Czerlące. Na polanę wyszła łania, wyszedł piękny byk. Było widać też przy ścianie lasu chodzącego żubra, a w pewnym momencie nawet pojawił się zając. Więc spektakl naprawdę był bardzo, bardzo miły dla oka, a również jeleń ryczał, odzywały się inne jelenie. Coś niesamowitego. I nie wyobrażam sobie w tym momencie, że na moich oczach ktoś zabija tego jelenia, chociaż niestety byłam świadkiem takich sytuacji, byłam też, widziałam wielokrotnie na polanach wypatroszone zwierzęta, wnętrzności byka, widziałam obciętego penisa byka i nie wiem, co ma to wspólnego z humanitarnym traktowaniem zwierząt. Ten widok krwi, zapach krwi, moment bardzo stresujący też myślę, że dla innych zwierząt, kiedy jest oddany ten strzał, bądź też zwierzę jest dobijane i te wszystkie inne zwierzęta uciekają. Widzę, jak bardzo płochliwe są zwierzęta, jak bardzo trzeba być czujnym, gdzieś skrytym, żeby je móc obserwować. Co do jeszcze pięknych sytuacji, jakie można obserwować w przyrodzie, jest też zjawisko, jakie można obserwować w puszczy, które pokazuje, jak wyjątkowy, niezwykły jest to las, czyli chociażby widok żuberka, jak bawi hasa ze stadem dzików, tak? Bo dokładnie. To jest piękny przykład, jak niezwykłe korelacje, interakcje między zwierzętami są, jakie można obserwować, tak? Nie ingerując w nie, nie krusząc, nie niszcząc, nie zabijając, nie płosząc, tak? Że można zobaczyć, popodziwiać, tak? Pozachwycać się, jak pięknie, jak mały żuber szuka przyjaźni, tak? Wśród dzików, szukając także ewentualnie jakiegoś sposobu, żeby dokuczyć, tak, mniejszym osobnikom. To jest w ogóle wszystko piękne i to pokazuje, że nie tylko tak, że jelenie są świetnym obiektem, którym można podziwiać i się zachwycać. Ja też myślę sobie, słuchając tego, co tutaj mówicie, że o tych próbach zreformowania łowiectwa, tego, żeby myśliwi zaczęli słuchać, a nie tylko mówić, że tutaj są dwie kwestie ważne, żeby myśliwi zdali sobie sprawę, że nie są elitą społeczeństwa, nie są ponad społeczeństwem, ale funkcjonują na takich samych prawach jak my wszyscy, a po drugie, żeby zdali sobie sprawę, że nie są ponad przyrodą, tylko są jej częścią i że w momencie, kiedy będą naruszać te naturalne powiązania, to tak naprawdę w którymś momencie dotknie to też ich samych. Gościliśmy z kamerą u tak zwanych przez myśliwych zielonych. Są to przedstawiciele różnych środowisk i różnych organizacji społecznych. Jak to zwykle bywa, najciekawsza dyskusja odbywała się poza kamerą. Poruszaliśmy szereg bardzo ciekawych tematów, od literatury, historii łowiectwa, kuchni łowieckiej, tradycji ziemiańskich. W każdym razie wydaje mi się, że tych ludzi, myśliwi, w tym także chyba i ja, nieco demonizujemy. Padało moim zdaniem szereg bardzo ciekawych, interesujących, mądrych wypowiedzi i tak jak ktoś tutaj powiedział, chyba jako myśliwi powinniśmy trochę otworzyć uszy i wsłuchać się w te głosy. Myślę, że byłoby to z pożytkiem i dla myśliwych, i dla tych, których określamy mianem ekologów. Ja w każdym razie odniosłem wrażenie, że z tymi ludźmi można, trzeba w sposób życzliwy rozmawiać. Oni to potrafią.